Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale sklepu Craft O'Clock. Z tej strony Ania, dzisiaj przychodzę do Was z poradą na kolejną stronę w albumie. Tym razem przygotowałam album z pięknej nowej kolekcji Lovely Princess, która jest no po prostu cudowna, ma niesamowite motywy kwiatowe, w których jestem absolutnie zakochana. Mam nadzieję, że zarówno kolekcja, jak i album, no i oczywiście porada przypadnie Wam do gustu. To, co użyłam do wykonania albumu, który Wam za chwilkę pokażę, to te materiały widoczne w tym momencie na filmie. Wykorzystałam kolekcję Lovely Princess, Urocza Królewna. W większości korzystałam z tego bloczku 20,3 x 20,3 cm, czyli 8x8 cali. Posiłkowałam się również mniejszym bloczkiem, tym takim 6x6 cali, 15,25 x 15,25 cm. Też bardzo fajny bloczek. Wykorzystałam dodatki w postaci die-cutsów, jak widać. Napisy do kolekcji Słodka Królewna, die-cutsy również do kolekcji Słodka Królewna. Do tego skorzystałam z cudownych kwiatów w kolorze właśnie takiego brudnego różu, szarości i żółci. I duża kolekcja Lovely Princess. Również z niej tutaj korzystałam. Okładka to oczywiście różowy papier laminowany od Craft O'Clock. Tak prezentuje się mój album z tej kolekcji. Pokażę Wam teraz, jak on wygląda, a następnie wspólnie wykonamy sobie jedną ze stron, która w tym albumie się znajduje. Tą stronę wykonamy sobie razem w tutorialu. Jest to taki bardzo szeroki belly band z włożonymi do środka dwoma matami i tu znajduje się harmonika na kolejne zdjęcia. Mam nadzieję, że album się Wam podoba, że ta strona, którą razem będziemy wykonywać, również się Wam podoba i jesteście ciekawi, jak ja ją zrobiłam. Zapraszam Was więc serdecznie na tutorial. To, z czego ja będę korzystać w tutorialu do zrobienia tej strony, to jest dziurkacz brzegowy, ja mam taki koronkowy. Przyda mi się również tablica do bigowania, ja mam taką mniejszą z IK Tools. Przygotowywałam sobie również tutaj docięty już papier wielkości 14 cm na 20,3 cm, który będę wykończała dookoła właśnie tym dziurkaczem brzegowym. Mam tutaj wybrane już z kolekcji tej rozmiaru 8x8 cali, czyli 20,3 cm papiery. Docięłam sobie już dwie maty na zdjęcia, 10x15 cm. Maty mają wymiar 10,5x15,5 cm, bo ja lubię, jak wokół zdjęcia zostaje taka mała biała ramka dookoła. I tutaj jeszcze dwa arkusze papieru, tak na wszelki wypadek. Zapraszam Was serdecznie na tutorial, w którym razem wykonamy sobie tą właśnie stronę w albumie.
Teraz czas na wklejenie naszej harmonijki na zdjęcia, na szeroki belly band, pod którym już znajdują się maty na duże zdjęcia 10 na 15 cm. Tutaj zmieszczą nam się kolejne zdjęcia, tym razem wymiaru 9 na 13 cm i mogą się tutaj zmieścić raz, dwa, trzy, cztery zdjęcia, albo tak naprawdę 5, jeżeli chcemy sobie zakleić również tą część. Harmonika jest wiązana na taką jasno-różową satynową wstążkę. Tak prezentuje się gotowa strona. Mam nadzieję, że tutorial się Wam podobał i że okaże się być dla Was przydatny. Jak widzicie, strona w zrobieniu jest naprawdę bardzo prosta, jest efektowna i pomieści wiele zdjęć, bo możemy tutaj zmieścić zarówno te większe zdjęcia 10 na 15, jak i te mniejsze 9 na 13. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.